No i zapraszamy Państwa na kolejną noc z kampanią wyborczą w Stanach Zjednoczonych. Dzisiaj Donald Trump weźmie udział w czymś, co się nazywa Town Hall Meeting w miejscowości Oaks w Pensylwanii. A naszym gościem już na łączach w tej chwili jest no, nie Donald Trump, ale prawie. Maciej Rusiński, korespondent Telewizji Republika z Nowego Jorku. Maćku, witam Cię bardzo serdecznie. Witam, pozdrawiam naszych widzów. Serdecznie. Maćku, zacznijmy najpierw, bo spotkanie typu Town Hall jest dość szczególnym rodzajem kontaktu polityka z wyborcą w Stanach Zjednoczonych. Bardzo popularne, ale u nas tak często się nie spotyka. Na czym to polega? Jakie tutaj są reguły gry? Dość popularne rzeczywiście i w tej kampanii dość często używane w jej ostatnich, powiedziałbym, półtora czy dwóch miesiącach, bo szczególnie jeżeli spojrzymy na to, jak używa je Trump, wcześniej w tych pierwszych miesiącach w ogóle ogólnej kampanii jeszcze w prawyborach takim go-to metodą spotkań Trumpa były duże wiece. Później on to tak trochę podzielił duże wiece i town hall. Ale żeby nie mówić w kółko, tak, town hall to streszczając to jest to takie spotkanie z trochę mniejszą grupą ludzi, gdzie oni zadają komuś pytania i to no, w tym wypadku, jeżeli chodzi o wybory, jest to kandydat, który na te pytania odpowiada. Trump już takich town hall udzielał kilka. W tej chwili on co tydzień ma jakieś dwa lub trzy przeplatane właśnie też między innymi takimi większymi wiecami. No, mamy nadzieję, że zresztą to widzieliśmy u Trumpa, tam nigdy nie było teleprompterów, jak to ostatnio przy ostatnim town hall, który robiła Kamala Harris małym skandalem. Było spotkanie z obywatelami latynoskimi w siedzibie największej amerykańskiej sieci telewizji hiszpańskojęzycznej. Rzeczywiście przed nią był teleprompter jak byk. Stało się to dość memiczne, dość dużo wrzawy to wywołało w internetach, że tam był teleprompter na spotkaniu town hall. Później jeszcze jakieś doszły informacje, że w ogóle ta audiencja na town hall Kamali była w ogóle dowożona skądś tam, była no, dość no, tak ręcznie dobierana, więc audiencja, czyli jest podejrzenie w ogóle, że być może pytania nawet były jej znane wcześniej. No, jest to niewypał kampanii Kamali Harris jeszcze z zeszłego tygodnia. Tych niewypałów było dość dużo. Porozmawiamy za chwilę o tych niewypałach, ponieważ czekamy na spotkanie i Donald Trump przez ostatnie trzy dni był na zachodnim wybrzeżu, nawet w Kalifornii, Arizona. Teraz przeniósł się do Pensylwanii. I jak wyglądają badania opinii publicznej właśnie w Pensylwanii? Jest to ciekawa rzecz, jeżeli chodzi o, bo jeżeli może wrócę, czy zacznę od tego, że jeżeli mówimy o Pensylwanii, mamy tu na myśli, czy z tyłu głowy zawsze pozostaje ta kalkulacja wyborcza, że Pensylwania jest tym najbardziej takim na ostrzu noża stanem swing state, w sensie stany wahające się, które mogą, gdzie wynik może przeskoczyć na dowolnego kandydata. No i rzeczywiście stan Pensylwania takim pozostaje. Przy czym dość ciekawa rzecz, bo mówimy tutaj w trochę szerszym kontekście w ogóle swing states. Dlaczego no, wtedy mówiło się, czy do tej pory mówiło się tyle o Pensylwanii, bo ten wynik wahał się na stanie Pensylwania. Ale co się stało dość istotnego w zeszłym tygodniu, że Trump odbił, czy no, wydarł prowadzenie Kamali w dwóch stanach, w stanie Nevada i w stanie Michigan. Stan Nevada trochę przeskakiwał też, przy czym stan Nevada, o ile pamiętam, to jest tylko 6 głosów elektorskich. O stan Michigan to już jest poważniejsza rzecz. No więc w tej chwili po odbiciu od Kamali stanu Nevada i Michigan, Trump ma dość no, takie, no, można powiedzieć, komfortowe prowadzenie w tych swing states, znaczy komfortowe. To dalej pozostają swing states. Ten margines prowadzenia Trumpa jest dość niski. Dlatego nazywamy je swing states oczywiście. Ale co może warto dołączyć do tego, że na przykład w stanie Michigan przez ostatnie miesiąc czy półtora wyraźnie prowadziła Kamala, ale ten wzrost Trumpa, ten trend zwyżkowy Trumpa w stanie Michigan nagle jest bardzo szybki. W tej chwili Trump w stanie Michigan prowadzi większym marginesem niż prowadzi w stanie Pensylwania. W Pensylwania, oczywiście ja tutaj mówię o średnich sondażach, nie mówię tutaj o jakimś tam poszczególnym wydzieranym sondażu, bo tak trzeba na te sondaże patrzeć i pamiętajmy, że to są tylko sondaże w tej chwili. Każdy sondaż jest obarczony jakimś tam błędem, więc
więc no, takim, no, takim trochę bezpiecznikiem jest patrzenie na średnią sondaży, nie na dowolne. Więc patrząc na tą średnią, Trump ma dużo lepsze prowadzenie w tej chwili w Michigan niż w samej Pensylwanii, bo ta no, można terytorialnie dalej, rozpatrywać. Dalej pozostaje na takim ostrzu noża. Bo to jest bardzo bliskie. Mówię o close call, mówię, że to bardzo bliska, bardzo bliskie wybory. My zobaczmy, jak wygląda, bo Washington Post opublikował materiał w zeszłym tygodniu pokazujący, jak wyglądają finansowanie. I wychodzi na to, że Kamala Harris i demokraci wydają dwa razy więcej na wybory. Jeśli przesuniemy troszeczkę do góry, to do jakiejś grafiki, którą można tutaj omówić przy tej okazji. No, państwo pamiętają, że Kamala Harris rozpoczęła swoją kampanię z dużym opóźnieniem. To był przecież lipiec, ale demokraci zainwestowali ogromne pieniądze. Tutaj widzimy na niebiesko są wydatki demokratów, na czerwono są wydatki republikanów w poszczególnych miesiącach, w styczniu, od stycznia do sierpnia. No i ten wzrost jest rzeczywiście bardzo, bardzo poważny. Pójdźmy jeszcze na dół, bo tam są kolejne ciekawe grafiki, które wiele mówią o amerykańskiej kampanii wyborczej, widzianej właśnie przez pryzmat finansowy, przez kupowanie i produkcję klipów, przez ich emisję w głównych telewizjach, przez billboardy, przez materiały, które docierają do wyborców. To jest oczywiście bardzo, bardzo intensywne, no bo ogromna jest stawka. Wybory w Stanach Zjednoczonych. Tutaj mamy taki graf, od razu odpowiem, że polecamy Państwu relację z kampanii wyborczej. Maciej Rusiński, nasz dzisiejszy rozmówca, to jest autor programu Ameryka, Polityka i Dolary. I tutaj bardzo warto źródłowo przeczytać te analizy. Ostatnia jest wczoraj, więc gorące, jeszcze ciepła. Kolejne takie analityczne źródło to jest... Mogę tylko potwierdzić. Wideoblog, no oczywiście. To jest wideoblog Macieja Kożuszka. Kożuszek zza szafy, Maciej Kożuszek, redaktor działu zagranicznego, przecież szef działu zagranicznego Gazety Polskiej. I tutaj też widzimy, jak niebieska kropka pokazuje, o ile... Czerwona kropka to oczywiście wydatki republikanów, niebieska kropka wydatki demokratów. Widzimy, o ile więcej pieniędzy wydają demokraci. To dane są pociągnięte do sierpnia, ale podejrzewam, że teraz ten schemat jest tylko powtórzony, że w październiku jeszcze więcej, w zasadzie już wydadzą wszystko, co mają, bo przecież wybory są 5 listopada. Skąd taka wielka różnica między zasobami finansowymi demokratów i Donalda Trumpa? Kilka rzeczy. Najpierw trzeba powiedzieć, że demokraci zawsze mają pewną przewagę w zbieraniu funduszy kampanijnych nad republikanami. Znaczy, tak zawsze było w ostatnich latach. Dwa, inna ważna rzecz. Kamala również przejęła wszystkie fundusze, które były zbierane na kampanię Bidena. To jest dość istotne. To właściwie podyktowało, dlaczego nominatem demokratów po udanym puczu na Bidenie była Kamala. Kamala już była nazwiskiem w tej kampanii, więc po prostu nominowanie Kamali jako nominata demokratów pozwalało Kamali automatycznie przejąć te fundusze. Znaczy, no ona nawet nie musiała ich przejmować, bo to wręcz było zakwalifikowane jako fundusze jej kampanii. I to był jeden z czynników, nie jedyny, ale jeden z czynników, na przykład dlaczego Politbiuro Demokratów skłoniło się na wytypowanie Kamali, a nie kogoś innego. Tam jeszcze, w ogóle co do tego, to jeszcze inne czynniki były, to była też kwestia czasu, to była kwestia takiej rywalizacji. To była jeszcze inna zupełnie kwestia, że demokraci nawet zaraz po puczu na Bidenie byli nawet trochę pogodzeni z utratą stołka prezydenta, ale bardzo im zależało na utrzymaniu miejsc w kongresie. I dlatego też może nawet skłonili się ku jakiemuś lewicowemu politykowi i całemu lewicowemu temu tak zwanemu tej dwójce prezydenckiej, czyli mówimy o tym presidential ticket. Ale trochę odbiegam od tematu. Więc Kamala już przejęła fundusze kampanii Bidena, które już były nieco wyższe niż te uzbierane przez republikanów. W ogóle demokraci w zbieraniu funduszy na tę kampanię mieli w ogóle pewien head start, bo na poczet Bidena oni
Partia Demokratów już miała założone fundusze kampanijne jeszcze półtora roku temu. Trump miał tutaj duże opóźnienie, bo najpierw jeszcze musiał się przedrzeć przez prawybory. I dopiero po prawyborach partia jako całość, Partia Republikanów, zaczęła zbierać na Trumpa. To raz. Dwa. Że rzeczywiście później odepchnięcie Bidena uwolniło kilka takich ośrodków, które bardzo chętnie jakby wróciły i dotowały demokratów. Ale w tej chwili mówi się, że gro pieniędzy, które zbierają demokraci, pochodzą z tak zwanych drobnych anonimowych czy drobnych prywatnych dotacji. To jest trochę nawet ciekawa kwestia, bo tak naprawdę nikt nie podaje źródła, skąd podają źródło, że to jest być może, że to są tak zwane prywatne, jednorazowe dotacje. Ale moim zdaniem ktoś też powinien, czy jakieś biuro powołane do tego, powinno też zbadać, czy przypadkiem te pojedyncze, jednorazowe, anonimowe i prywatne dotacje nie są, gdzie jest rzeczywiste źródło tych pieniędzy. No ale to już jest takie trochę no, przypuszczenia. Nie wiemy dokładnie, jak duże może być to zjawisko, bo spodziewam się, że jakieś ono jednak istnieje. No i to jest trzy. No i to tempo zbierania funduszy przez demokratów rzeczywiście wzrosło w miesiącu sierpniu, też późny lipiec. No i tak to w tej chwili wygląda. Jeżeli chodzi o stan totalny, to rzeczywiście kampania Kamali uzbierała, przy czym tak jak zaznaczam, to jest też kampania Bidena, która toczyła się, która trwała jeszcze już długo wcześniej. No więc zebrali, no bardzo, no po każdą... To bardzo ciekawie brzmi, jeśli chodzi o, jeżeli skonfrontujemy to z zapowiedziami pani Kamali Harris na temat swojej partii, bo ona mówi, że jej przeciwnicy to są miliarderzy i Donald Trump jest człowiekiem, który będzie wprowadzał przepisy takie, które będą służyć miliarderom, tym najbogatszym, obniży im podatki, sprawi, że będzie im się lżej żyło. No tymczasem oni, demokraci, to są, teraz przynajmniej tak deklarują, partią ludzi pracy. No to jak to możliwe, że Partia Ludzi Pracy zbiera dwa razy więcej pieniędzy niż ci miliarderzy? To mi się troszkę tutaj nie dodaje. Jeżeli chodzi o taką mantrę Partii Ludzi Pracy, odczucie na ulicy jest zupełnie odwrotne. Mamy pewien taki fenomen w ogóle w Stanach Zjednoczonych, że historycznie tak byli postrzegani demokraci, że byli taką partią, powiedzmy, ludzi pracy, związków zawodowych i tak dalej. Dalej demokraci pozostają partią związków zawodowych w sensie politycznych konotacji. Ale co na przykład dzieje się właśnie w związkach zawodowych? Jest pewien rozłam. Rozłam członków związków zawodowych kontra leadership związków zawodowych, gdzie leadership oczywiście udziela endorsementów demokratom, ale jest w konflikcie z członkami związku zawodowego, którzy z kolei się wyłamują i niektórzy z nich chcą głosować na Trumpa. I no, w ogóle ciekawy temat, bo w tej kampanii w ogóle w Stanach Zjednoczonych, w tej obecnej kampanii, którego wątku nie dotkniemy, to możemy otworzyć zupełnie nowy temat, który staje się bardzo bogaty. Więc to jest też ciekawa sprawa. Chciałem teraz zapytać, bo jak jedziemy w tą stronę, jakby kto popiera Donalda Trumpa, kto popiera demokratów, no to mamy wyniki badań opinii publicznej, które pokazują, że biali mężczyźni i czarni mężczyźni, czyli Afroamerykanie, popierają w coraz większych ilościach Donalda Trumpa. Natomiast pani Harris, tak samo Latynosi, natomiast pani Harris utrzymuje swoją przewagę w tym grupie białych, wykształconych kobiet, czyli tych z wykształceniem średnim bądź uniwersyteckim. Jest to też ciekawe, bo właśnie też historycznie z reguły Partia Demokratów była kojarzona, była takim, powiedzmy, no, naturalną partią mniejszości etnicznych czy rasowych, związków zawodowych. To się też wszystko wywraca w tej chwili. No, jeżeli spojrzymy na Afroamerykanów, oni no dalej w dużej większości wspierają demokratów, ale na przykład Donald Trump, jeżeli chodzi o jego notowania wśród Afroamerykanów, one są najwyższe, jakie miał jakikolwiek republikanin od bodajże 60 czy 70 lat. Pomimo, że to jest tylko jakieś tam 20 kilka procent. No ale jest to najwyższa liczba i rosnąca. To jeżeli jesteśmy przy czarnoskórych Amerykanach, to ostatnio w tej kampanii coraz większy udział bierze Barack Obama. No i czy to jest objaw takiego przekonania demokratów, że na pewno zwyciężą,
czy też wręcz przeciwnie, Barack Obama, miliarder przecież, rozmawiający z czarnymi Afroamerykanami, przekonujący ich, że zaraz świetnie tutaj, że wybierzcie człowieka, który miał taką samą drogę życiową jak ty, który miał takie same kłopoty w życiu. Ja o tym wiem najlepiej, mówi o tym Barack Obama, no a okazuje się, że no jednak on nie miał, że to jest wszystko oszustwo. Co robi Barack Obama w tej kampanii? Powiedziałbym, że jest nieco odwrotnie, jeżeli chodzi o wypuszczenie Baracka Obamy i też Billa Clintona w tym tygodniu. Jest tutaj, demokraci czują, że tracą pewien grunt, pewne takie momentum w tej kampanii. Z tego wynikała cała ta szarża medialna Kamali z zeszłego tygodnia, która była w ogóle ewenementem, bo wcześniej Kamala unikała tak naprawdę jakichś wystąpień medialnych, szczególnie takich impromptu czy niearanżowanych. Więc ta na przykład szarża medialna z zeszłego tygodnia nie wypadła pozytywnie dla demokratów. To znaczy Kamala popełniła kilka błędów, kilka wtop, które no, zdobyły pewne życie w internetach, w komentarzach. I no, próbowane jest wszystko w tej chwili. Więc widzimy rzeczywiście większą rolę Baracka Obamy. Mamy tutaj, słyszymy newsy, że Barack Obama będzie bardzo aktywnie brał udział, czy czynnie brał udział w kampanii na rzecz Kamali w ostatnich trzech tygodniach. Zostały jeszcze trzy tygodnie. A czy to prawda, że Kamala Harris udaje akcenty, których no, siłą rzeczy nie ma, do nas wykształconej przecież rodziny profesorskiej z Kalifornii, ale jak trzeba w Georgii, to będzie zaciągać tak jak potomkowie niewolników z plantacji. Jak będzie gdzieś, to powie parę zdań takim akcentem czarnoskórych Amerykanów pochodzenia jamajskiego. Bo ja tego tak do końca nie słyszę, a takie oskarżenie się pojawiło. Nie, jest to słyszalne. Jest to słyszalne, daje się to wyłapać, więc staje się to pewnym też, no znowu, żartem w social mediach. Ale możemy sobie wyobrazić kandydata na prezydenta Polski, który jedzie do Zakopanego, prawda, i mówi panocku, tutaj jedzie do Śląska i na Śląsk i mówi, jedzie, nie wiem, na Mazury i tam też odpowiednio zaciąga, a pod Białymstokiem to też mówi tak, że on to stąd jest. No tak to jest, no to są reguły. Znaczy, możemy trochę dywagować, ale rzeczywiście jest to słyszalne. No gdyby nie było, nie byłoby tych żartów w internecie, ale to rzeczywiście coś takiego się dzieje. Na przykład gdy miała ten town hall u Latynosów, no nie chcę tutaj może naśladować tego, bo to może podpaść w coś niemiłego. Na przykład tam mówi, zadaje jakieś pytanie, mówi okej, tak jak to z reguły Latynosi mają w zwyczaju. Więc coś takiego tam zastosowała, ale to nie był jedyny przypadek. Takich było więcej, na przykład jakiś jamański akcent z kolei kilka dni wcześniej próbowała, gdzie mówiła you know man, więc no, coś takiego rzeczywiście jest. Nie wiemy, z czego to wynika, czy to jest może jakieś, nie wiem, próba akcentowania czegoś, ale nie w jej zamyśle, tak jak to wypada, nie wiemy, no ale rzeczywiście jest to pewnym obiektem żartów. Może jest próba takiego fraternizowania się. No to kolejny temat, bo Donald Trump prezentuje wizję bardzo ambitnej Ameryki, ambitnej, która przejmie przewodnictwo przemysłowe na świecie, która będzie miała najniższe ceny energii, to słynne obcięcie kosztów prądu o połowę w ciągu pierwszego roku sprawowania władzy i tak dalej, i tak dalej. Czy podobne zapowiedzi pojawiają się po stronie demokratów? Zapowiedzi się pojawiają no, bardzo wręcz no, o 180 stopni inne niż to, co na przykład stanowiła Kamala i co w ogóle stanowiła administracja Bidena. Tu jest to kuriozum. No, wiemy na przykład, że cały czas był taki wręcz ideologiczny i programowy spór między republikanami a demokratami o podejście do całego przemysłu wydobywczego i do branży wydobywczej. Jednym z takich pól starcia było wydobywanie z łupków, czyli tak jak to po angielsku się nazywa fracking. No więc Biden jeszcze jako prezydent na przykład zakazał tego tak zwanego fracking, czyli wydobycia z łupków na tych terenach, gdzie pozwolenia na wydobycie wydaje administracja federalna. Czy stare pozwolenia utrzymał, ale nowych już nie wydawał? Tak, nie wydawał. Z kolei zapowiadał Trump, że on
że on to wszystko otworzy, że przemysł wydobywczy jest atutem i ekonomicznym, i strategicznym Stanów, bo to jest akurat prawda. No, ograniczanie przemysłu, który ma wypracowaną całą infrastrukturę, całą bazę przemysłu i rurociągi, w tej chwili ograniczanie tego i podminowywanie tego od dołu jest oczywiście no, po prostu nakładaniem kosztów na Stany Zjednoczone. No więc Trump oczywiście w jego programie jest zniesienie tych wszystkich ograniczeń Bidena, ale co jest ciekawe, że te ograniczenia Bidena kontra przeciwny program Trumpa, to zawsze było taką no, jedną z czołowych bitew programowych w tej kampanii. No ale nagle wchodzi Kamala i co ona mówi? Ona mówi, że ona już nie jest za ograniczeniami Bidena i ona też będzie promować przemysł wydobywczy. No więc Kamala robi takie fikołki programowe i postulatowe, światopoglądowe. W tej chwili no, Kamala już obiecała wszystko. Kamala już nie jest za przymusem do samochodów elektrycznych. Kamala bardzo chętnie teraz będzie wspierać przemysł wydobywczy z łupków. Kamala wręcz, możemy znowu zejść na już w ogóle naczelny temat tej kampanii, czyli migrację. Kamala jest teraz wręcz za budową muru na granicy, no, co było takim, no, taką płachtą na byka w tej kampanii, jeżeli chodzi o demokratów, którzy zawsze byli tak no, fanatycznie przeciwni budowie tego muru. No właśnie, to kolejny temat, bo Donald Trump zapowiada też powrót do planów podboju kosmosu. To przecież inicjatywa Donalda Trumpa, Artemis, czyli budowa na Księżycu bazy ludzkiej. On został troszkę spowolniony, już ta baza teoretycznie powinna być, przynajmniej powinien być lot w 2024 roku. No nie będzie, długo jeszcze na to poczekamy, a może nie tak długo. W każdym razie wczoraj wydarzyło się coś, co ma również moim zdaniem polityczny wymiar, mianowicie start i lądowanie przede wszystkim eksperymentalnej rakiety firmy SpaceX. Mamy na ten temat materiał, to zobaczmy może. No, zaraz się na pewno ten materiał... O! I oglądamy lądowanie tej rakiety. W tej chwili wygrywać tylko ogień z lądującej rakiety. Ta część, którą widzimy, ma w rzeczywistości 73 metry. To jest w zależności od standardów około 20-piętrowy blok. Gdyby postawić koło takiego 20-piętrowego bloku, których sporo stoi jeszcze w Polsce czasów komunistycznych, to właśnie ta wysokość, średnica 9 metrów, widzimy rakietę, która wraca z wysokości mniej więcej 60 kilometrów nad powierzchnią Ziemi, a rozgrzane te na dole części to z uwagi na to, że z ogromną prędkością przebijała się. Tuż nad Ziemią zostały włączone silniki, 13 silników, potem tylko 3. No i właśnie to jest ten epokowy moment, w którym rakieta ląduje na wieży złapana przez takie dwa ramiona. To się nazywają w tym dialekcie twórców pałeczki do ryżu, no ale widzimy, że tego pałeczki do ryżu nie ma tutaj nic wspólnego z tym. Wielki milowy krok firmy SpaceX w kierunku pozyskania taniego transportu kosmicznego, w kierunku pozyskania taniej i takiej bardzo prostej drogi w kosmos. To obniży koszty transportu kosmicznego, to sprawi, że będzie tam więcej towarów, produkcji, jakichś usług. To wreszcie sprawi, że Stany Zjednoczone uzyskają wielkie przywództwo również w kosmosie. No myślę, że przywódcy Chin czy Rosji nie patrzyli na to z jakimś wielkim zadowoleniem. Jakie to może mieć? Bo tutaj za tym stoi Elon Musk. To jest pomysł całkowicie szalony. Poinformowali o tym w 2020 roku, że taką właśnie próbę podejmują. Wyszło. Jakie to może mieć skutki w tej kampanii wyborczej? Czy w ogóle to jest wyborcza temat?
Samo na przykład same sukcesy Muska w tej dziedzinie, no to co widzieliśmy wczoraj, rzeczywiście było no, imponujące. To lądowanie rakiety z powrotem na tej instalacji. Ale jeżeli mówimy bardziej o powiedzmy no, całościowym problemie dla Stanów Zjednoczonych, jest to przede wszystkim między innymi rywalizacja z Chinami. Chiny dość mocno inwestują w swój program kosmiczny, tych satelit chińskich. Już nie pamiętam w tej chwili, bo mi z głowy wypada, te informacje nie czytałem w tym tygodniu, tylko jeszcze kilka tygodni temu. No ale Chiny robią bardzo szerokie, bardzo, no, bardzo mocne postępy. Chiny no, dobrze rozumieją, że to jest dla nich strategiczny kurs. Jest tutaj pewna taka właśnie nawet wręcz po prostu rywalizacja ze Stanami Zjednoczonymi, tutaj nie ma tajemnicy, podczas gdy Stany Zjednoczone traktowały to trochę no, po macoszemu w ostatnich latach, więc to między innymi stąd wynika ten. Znaczy, można tutaj przełożyć taką analogię polską, gdzie mamy partię konserwatywną, która chce rozbudowy kraju, budowy elektrowni atomowych, portów, dróg kolejowych, wreszcie no, ten słynny port CPK i tak dalej, rozwijać Polskę jak najszybciej. No i po drugiej stronie partię, no, jakby, która afiliuje się do Partii Demokratycznej, gdzie te nasze ambicje mają być zahamowane, zatrzymane, no bo są ważniejsze sprawy, jest kwestia no, chociażby to, co promuje pani Kamala Harris, czyli zmiany płci dla osób, które są w tej chwili w więzieniach, kwestia zmiany światopoglądowej, kwestia tej rewolucji obyczajowej wysuwa się na pierwszy plan. No, rzeczywiście, no, to jest też jeszcze inny obszar walki w tej kampanii, ideologia i światopogląd. No więc to nie jest nowość, o to się toczyły walki jeszcze z ostatnich lat kampanii Trumpa, przepraszam, prezydentury Trumpa. Pamiętamy te no, protesty i no, niemal wojny domowe roku 2020, gdzie no, palono kilka miast. Podłożem tego też było właśnie nie tylko konflikty rasowe, ale to, że klasa polityczna po stronie demokratów jakby łączy to z pewnym całym takim podejściem, które tu w Stanach ma popularną nazwę woke czy wokeizm. No i to się później przejawiało za administracji Bidena, czy przelewało się wręcz na decyzje dotyczące wojska, już nie mówię nawet o sporcie, ale, no, ale jak do tego podchodzi na przykład armia, że z funduszu obrony fundowane miały być operacje zmiany płci dla żołnierzy. To było ten temat też się pojawia w kampanii, w wystąpieniach. Tak, sama ta kwestia Trumpa była dość mocnym sporem w kongresie również. Ale wracając może do pierwszej części tego pytania o strategiczne podejście. No, demokraci czy administracja Bidena, jeszcze nawet wcześniej administracja Obamy, zawsze ich cechowało coś, co oni to nazywali jako deeskalacja. Najbardziej to jest może widoczne, to jest właściwie widoczne w Europie, w tym sensie, że programowym założeniem Bidena, pamiętajmy w roku 2021, kiedy zniósł sankcje na Nord Stream, ale drugie programowe założenie, które ogłosił, to nie było jakieś szeptane, to było wręcz ogłoszone, że Stany Zjednoczone oddają Europę pod niemieckie władanie, że Niemcy zaopiekują się utrzymaniem pokoju w Europie już w tym momencie, kiedy Biden otwiera gazociąg Nord Stream. Ale to, o ile to nie było tak wyraźne, to jest dla Amerykanów dużo bardziej wyraźne na Bliskim Wschodzie. Bo ta różnica w polityce zagranicznej Trumpa kontra Bidena na Bliskim Wschodzie jest drastyczna. Polityka Trumpa to było ograniczenie jakichkolwiek możliwości ofensywnych Iranu. Więc to były takie bardzo asertywne działania wobec Iranu. Z kolei polityka Bidena była czymś diametralnie innym. To było szukanie jakiejś ugody z Iranem, głaskanie Iranu, pójście na jakieś ukłony wobec ajatolachów. To miało rzekomo Bidenowi, czy w ogóle Ameryce, zjednać trochę tych ajatolachów,
szachów irańskich, a administracji Bidena wydawało się, że oni będą takim, powiedzmy, rozjemcą na Bliskim Wschodzie między Iranem i później Saudami i Izraelem. No przy czym jest tu jeszcze coś innego zachodzi, że Biden robił coś tak głupiego, że wkraczał w politykę Izraela. A polityka Izraela jest też dość podzielona, bardzo spolaryzowana. No i Biden wchodził w spór polityczny z Netanyahu. Wręcz próbował tak publicznie jakby... Go besztać, tak. Poniżać to jest za mocne słowo, ale tak, próbował publicznie karcić Netanyahu, wspierał opozycję w Izraelu wobec Netanyahu. Ale no, co było wręcz... Ten appeasement wobec Iranu, te wszystkie ugody wobec Iranu, odmrażanie środków, które wręcz republikanie zapowiadali, że Iran to użyje do działań ofensywnych, do terroru. Wobec Izraela, co się stało? Niestety tak się stało. Sytuacja na Bliskim Wschodzie to jest jakby osobny element i możemy na ten temat porozmawiać. Osobny, ale on jest bardzo widoczny w tej kampanii. O ile w Polsce się o nim dużo nie mówi, bo wiadomo, że... A jak to wpływa na ludzi, którzy... Do Stanów Zjednoczonych wyemigrowało bardzo wielu Żydów europejskich, Żydów również tych, którzy jakby reemigrowali przez Izrael. Stanowią tam... grupę, która miejska legenda mówi, że jest bardzo, bardzo wpływowa. Pewnie to nie jest do końca prawda. I to już fakt potwierdzony przez wiele badań. Ta grupa zwykle opowiada się w ogromnej większości za demokratami. No i teraz mamy sytuację, w której Stany Zjednoczone, w opinii wielu, przede wszystkim Donalda Trumpa, niewystarczająco wspierają Izrael w czasie tej trudnego konfliktu, który prowadzi. Przypomnij mi, że w ciągu ostatnich 3 tygodni Izrael praktycznie zlikwidował kierownictwo Hezbollahu. Trwa wojna w Gazie, trwają cały czas ataki i ostrzały. No i zwykle Stany Zjednoczone jednoznacznie stawały po stronie Izraela. No tymczasem demokraci żydowskiego pochodzenia, ci, którzy mają tą podwójną lojalność również wobec Izraela, dalej popierają Joe Bidena i Kamala Harris? Ciekawa kwestia, bardzo interesujący problem, który dotykamy. Rzeczywiście betonowo wcześniej, w poprzednich latach, środowiska żydowskie były takim elektoratem demokratów. W tej chwili mamy tam znowu też rozłam. To nie jest tak, że na przykład Żydzi gremialnie porzucą demokratów, ale rozłam jest widoczny. No i pewna ich część coraz bardziej tak publicznie wspiera republikanów. Trudno oszacować, jak to w tej chwili wygląda procentowo. Myślę, że te wybory będą takim dobrym testem i jakieś, powiedzmy, exit polls robione przy okazji wyborów będą takim najbardziej może adekwatnym wskaźnikiem, na ile te przechyły zostaną zrealizowane. No ale to się dzieje, to widzimy wszędzie, to widzimy w różnych wypowiedziach. Co też trzeba dodać, nie tylko to, co się dzieje na Bliskim Wschodzie, ale to, co się dzieje w Stanach, bo równocześnie... Mówisz o propalestyńskich ruchach na uniwersytetach, o studentach, którzy po prostu w zeszłym roku i na wiosnę tego roku antysemickie hasła opanowały amerykańskie uniwersytety, studenci żydowskiego pochodzenia wręcz bali się chodzić w jarmułkach. Po prostu niewyobrażalne. Ale to znowu też, co jest bardzo ważne w tym wszystkim, to podejście do tego przez klasę polityczną w Ameryce. Bo o ile republikanie krytykowali różne prohamasowe, antyizraelskie manifestacje, czy tam demolki na uniwersytetach, demokraci byli poniekąd tego zakładnikiem. W sensie, że demokraci traktują to towarzystwo protestujące jako swój naturalny elektorat. I tu było takie targanie się demokratów między trochę karceniem Izraela,
trochę potępieniem tych antyizraelskich wystąpień, trochę im pobłażaniem i później w ogóle nieporadność w podejściu do tego, jak no już po fakcie, że kierownictwo uniwersytetów w ogóle sobie nie radziło z tym problemem, bo wręcz samo nawet kierownictwo uniwersytetów tak pośrednio zezwalało na to. Było takie tak naprawdę ideologiczne przyzwolenie, pomimo że wszystkie uniwersytety są programowo obklejone walką z mową nienawiści i tak dalej, no to było jawne takie, trochę takie podpięte jeszcze ideologią. Jedno pytanie, bo ostatnie pytanie, Maćku, bo to mnie naprawdę zadziwiło i wiele mówię o Stanach Zjednoczonych i w ogóle o podejściu tej liberalnej frakcji, zwłaszcza jeśli chodzi o dziennikarzy. Otóż słynny wywiad J.D. Vance'a dla telewizji ABC, gdzie dziennikarka, no zresztą zasłużona tutaj towarzyszka, mówi tak, to nieprawda to, co mówicie, że całe miasto Aurora jest w stanie Colorado, jest zajęte przez wenezuelskie gangi. To ten problem okupacji domów mieszkalnych i ściągania haraczy z mieszkańców dotyczy tylko dosłownie kilku budynków. Na co J.D. Vance mówi, czy pani siebie słyszy, tak? Jak to tylko kilku budynków? Wenezuelska mafia okupuje domy na terenie Stanów Zjednoczonych i wy mówicie, że to tylko kilka budynków? Znaczy no ewidentnie. Ona ma w głowie. Tak. Znaczy tutaj to jest kwestia w pewnym sensie w ogóle bezsporna, bo był to ewidentny blamasz tej reporterki czy dziennikarki, która zadawała te pytania J.D. Vance'owi. No sformułowanie pytania w ten sposób jest po prostu nie do obrony. On akurat jest na tyle sprytny i zręczny, że wręcz wykorzystał to tam na miejscu i wytknął jej to w taki no, bardzo efektywny sposób. Niech pani sama siebie posłucha. No tutaj nie ma jakby no dyskusji na tym. To była błazenada tej dziennikarki, przy czym warto to jest zauważyć, że to jest taki, co ona zastosowała, tak trochę bezmyślnie, takie powtarzanie takich ubitych, mainstreamowych, tak zwanych, że użyję słowa z angielskiego, talking points. Po prostu wysuwa coś takiego, co się przetacza przez prasę i to wrzuciła. Przy czym tutaj J.D. Vance miał okazję wykazać bezsens czegoś takiego. Bo co znaczy, że gangi kursują tylko w kilku kompleksach. No, ani jeden taki przypadek nie powinien w ogóle mieć miejsca. I nawet jednorazowy taki przypadek no, wymaga ostrej reakcji jakiejś no, policji, tak, czy jakichś oddziałów antyterrorystycznych. No więc w ogóle nieporadność tam nawet miasta, bo to też chodzi o to, że w samym tym mieście w Colorado władze oczywiście są też demokratyczne, no więc problem jest poniekąd przykrywany. Też to się to tak samo jest, tak samo poniekąd wygląda cała sprawa nielegalnej migracji. Wtedy, kiedy migranci lądują w miastach północnych zarządzanych przez demokratów. Bardzo jest taka ciekawa sprawa na przykład burmistrza Nowego Jorku kontra burmistrz Chicago, bo to są dwa duże miasta zarządzane przez demokratów, dwa miasta, które za Trumpa ogłosiły siebie tak zwanymi sanctuary cities, że oni absolutnie kategorycznie nie zgadzają się z surową polityką Trumpa wobec migrantów, że oni będą schronieniem dla migrantów. No więc gdy już ci migranci zostali im wysłani, to ciekawe jest, ciekawe są dwie reakcje. Z jednej strony jest miasto Chicago, tamtejsza burmistrz, już tam już jest teraz nowy burmistrz, ale jeszcze tamtejsza, próbowała lekko, ale grzecznie prosić gubernatora Teksasu, żeby więcej ich nie przysyłał. Ten oczywiście jej odpowiedział, żeby się zwróciła do prezydenta Stanów Zjednoczonych z pomocą, żeby zabezpieczył granicę i sprawa ucichła. W sensie, że Chicago już, burmistrz Chicago, czy tamtejsza, te lokalne władze Chicago wzięły problem na szczękę i już więcej o problemie migrantów nie mówią. Z kolei a problem mają rzeczywisty. Ten sam rzeczywisty problem ma miasto Nowy Jork i tam major, przepraszam, burmistrz, bo mają to słowo z angielskiego, on no, praktycznie już codziennie
biadolił i płakał, że miasto nie jest w stanie przyjmować migrantów. Wręcz do tego stopnia, że burmistrz zaczął wchodzić w konflikt z Bidenem, z administracją w ogóle Bidena. Zaczął im wytykać brak jakichkolwiek działań. Zaczął płakać, że budżet miasta, wszystkie jakiekolwiek miejsca do zakwaterowania migrantów już się dawno przepełniły. Miasto nie nadąża i tak dalej. No i burmistrz szedł w konflikt na przykład z administracją Bidena. Burmistrz w ogóle był w sztabie wyborczym do momentu, do którego nie zaczął krytykować Bidena. Burmistrz był jedną z czołowych osób w sztabie wyborczym Bidena. Później zaraz go z tego sztabu usunięto. Teraz w ogóle wobec burmistrza są zarzuty o korupcję i o branie pieniędzy z obcych ośrodków. Chodzi tutaj konkretnie o jakieś tam tureckie misje w Nowym Jorku. No i burmistrz Nowego Jorku jest w ogromnych tarapatach w tej chwili. Stąd my to wszystko znamy, prawda? Patrzymy na tą politykę amerykańską, widzimy te same zjawiska, które są u nas. Burmistrz Nowego Jorku, bardzo ważna postać na rynku politycznym Stanów Zjednoczonych, no i teraz jest w konflikcie. Maciej Rusiński, Nowojorczyk, proszę Państwa, który mieszka, pracuje w Nowym Jorku, jeździ tam między tymi New Jersey i Manhattanem kilka razy dziennie, wie o tym najlepiej. Pięknie dziękujemy, Maćku, za tą rozmowę. Czekamy na spotkanie Donalda Trumpa w Pensylwanii Town Hall, jak Państwo już wiecie. Ale zanim do tego Town Hall dojdzie, to przypomnijmy wywiad. Pierwszy, jedyny historyczny wywiad, który kandydat do najwyższego urzędu w Stanach Zjednoczonych, Donald Trump, udzielił polskiej telewizji wcześniej. Przez kilkadziesiąt lat istnienia polskiej telewizji, polskich mediów. Czegoś takiego nie było. Michał Rachoń zadawał pytania. Spotkał się pan dzisiaj z Amerykanami polskiego pochodzenia. Jakie jest pańskie przesłanie dla Amerykanów polskiego pochodzenia przed nadchodzącymi wyborami prezydenckimi w USA? Cóż, kocham Polaków. Jak wiecie, byłem w Warszawie i wygłosiłem przemówienie, a relacje z Polakami są po prostu niezwykłe. I mam nadzieję, że pójdą na wybory i zagłosują na mnie, bo druga strona nie lubi Polaków. Nie lubią religii, nic im się nie podoba. Myślę, że są w pewnym sensie szaleni, jak mam być z tobą szczery. Mam nadzieję, że Polacy pójdą do wyborów i zagłosują na kogoś, kto podziela ich wartości. W sprawie religii, życia, pracy i etyki pracy. Powinienem zdobyć większość polskich głosów. Mam nadzieję, że dostaną wszystkie. Panie prezydencie, Kamala Harris zasugerowała niedawno, że pan w przyszłości może porzucić Polaków. Jakby pan to skomentował, biorąc pod uwagę propolskie decyzje, które podejmował pan jako prezydent? Sprzedał pan Polsce nowoczesną broń, z której polska armia korzysta dzisiaj. Podjął pan decyzję o rozmieszczeniu amerykańskich żołnierzy na wschodniej flance NATO w Polsce. Wspierał pan inicjatywę Trójmorza i skutecznie powstrzymywał pan uruchomienie gazociągu Nord Stream 2. Jaki jest pana komentarz w związku z stwierdzeniami Kamali Harris? Cóż, nikt nigdy nie zrobił dla Polaków tyle, co ja. A jak wiesz, ona jest kłamcą. Odwiedzają daną społeczność, nie ma znaczenia jaką, i mówią: Trump was nie lubi. Trump was nie lubi. Polacy mnie kochają, a ja kocham Polaków. Żaden prezydent nie zrobił więcej dla Polaków. Mówimy o kobiecie, która powiedziała, że pracowała w McDonald's, ale w McDonald's nigdy nie pracowała. To tylko mała rzecz. Nie brzmi to jak coś wielkiego, ale jest, ponieważ stanowiło to dużą część jej CV, a okazało się to całkowitym kłamstwem. Kłamała prawie we wszystkim. Ona jest osobą o niskim IQ, bardzo niskim IQ. Wierzę, że gdybyśmy teraz poddali ją testowi na IQ, uzyskałaby bardzo niski wynik. I oni w taki sposób walczą. Prawdopodobnie to inni ludzie mówią jej, co ona ma mówić, bo ona nawet nie udziela wywiadów.
Panie prezydencie, pana przesłanie w tej kampanii brzmi drill, baby, drill, co przetłumaczyć na język polski można kop, kochanie. Kop, wydobywaj jak najwięcej ropy naftowej i gazu. Kwestia otwarcia amerykańskich zdolności wydobywczych dotyczących surowców energetycznych jest kluczowa również dla Europy Środkowej i dla Polski. Jaki wpływ będzie miało otwarcie możliwości eksportu amerykańskiego gazu z łupków na gospodarkę Stanów Zjednoczonych, a z drugiej strony, jaki wpływ uruchomienie ponowne w dużej skali amerykańskiego wydobycia tych surowców będzie miało na kwestie geopolityczne. Federacja Rosyjska tradycyjnie swoją pozycję buduje na szantażu swoich sąsiadów surowcami energetycznymi. Stany Zjednoczone, zwiększając swój potencjał w tej sprawie i utrzymując dominującą pozycję na światowym rynku surowców energetycznych, skutecznie podkopują rosyjską koncepcję geopolityki surowców energetycznych. Jak wiecie, zamknąłem Nord Stream 2. Zamknąłem to. To zostało zrobione. A kiedy Biden pojawił się, natychmiast pozwolił mi to zbudować. Ale to było załatwione. Miał nigdy nie powstać. Całkowicie zamknąłem sprawę z Putinem. To zostało zrobione. A oni ponownie to otworzyli i dali Rosji masę pieniędzy, żeby mogła walczyć w swoich wojnach i robić, co chce. Musimy wiercić. Drill, baby, drill. To wyrażenie, którego używam. Myślę, że to bardzo dobre, bardzo pouczające. Mówi wprost, o co chodzi. O wiercenie. Będziemy wiercić w poszukiwaniu ropy. W ciągu 12 miesięcy, począwszy od 20 stycznia, obniżymy o połowę ceny energii dla ludności. 50%. 5-0. For cars and air conditioners and heaters, every form of energy. Dostaną obniżkę cen energii na samochody, klimatyzatory, grzejniki. Każda forma energii zostanie zmniejszona o 50%. Wszystkie ich rachunki za energię. Nikt inny nie byłby w stanie tego zrobić. I zrobię to z łatwością. Jeśli mi się to uda, zrobię nawet więcej. I myślę, że to bardzo duża rzecz. To duża część moich platform. Mam wiele platform. Wiele platform, które pomagają Polakom. Ale nie ma prezydenta, który byłby lepszy dla Polaków. Dotyczy to także Rosji. Słuchaj, nie mielibyśmy teraz wojny, gdybym był prezydentem. Stało się tak, ponieważ w Stanach Zjednoczonych mamy niekompetentne przywództwo. Nie ma mowy, że ta wojna z Ukrainą by się wydarzyła. A to zagraża Polsce. Ponieważ, jak to się mówi, jesteś następny. Na to nie możemy sobie pozwolić. Nie byłoby następnego. Nigdy nie byłoby wojny. Dzisiaj żyłyby miliony ludzi, a Ukraina byłaby Ukrainą. Nadal miałaby budynki. Te piękne złote kopuły i cała reszta. Stałyby zamiast leżeć połamane, spłaszczone, na bokach i powalone. Praktycznie każde miasto zostaje zrównane z ziemią. Co za wstyd. To jest naprawdę złe przywództwo. Bo gdybym był prezydentem, coś takiego nigdy by się nie wydarzyło. Ty to rozumiesz. Tak naprawdę każdy to rozumie. Niedawno w jednym z programów telewizyjnych był kongresmen demokratów. Powiedział, no cóż, zgodziłbym się, że gdyby Trump był prezydentem, Putin by tego nie zrobił. I on by tego nie zrobił. Nawet nie ma szans. Panie prezydencie, prezydent Rzeczpospolitej Andrzej Duda, będąc tu w Stanach Zjednoczonych, mówił o tym, że państwa członkowskie Paktu Północnoatlantyckiego powinny przeznaczać przynajmniej 3% swojego PKB na zbrojenia. Polska wydaje nawet więcej, 4%. Jest pan zwolennikiem sojuszu pomiędzy Polską a Stanami Zjednoczonymi. W jaki sposób skomentuje pan ten postulat prezydenta Dudy? Po pierwsze, Duda jest bardzo dobrym człowiekiem. Świetny facet. Jest moim przyjacielem. Niedawno był tu zjeść ze mną kolację. Zjedliśmy kolację tutaj. To po prostu wyjątkowy facet. I ma rację. Uważam, że powinno to być 3%. Można nawet powiedzieć, że raczej 4% zamiast 3%. Dostają okazję stulecia na poziomie 2%, a wielu z nich nawet nie płaci tych 2%. Teraz oczywiście to zrobią, ponieważ trwa wojna. Ale powiem wam, kiedy ja przyszedłem, tylko 8 krajów płaciło, a reszta nie. A Stany Zjednoczone płaciły rachunek, a ja powiedziałem, że trzeba płacić.
A kiedy to powiedziałem, wszyscy zapłacili. Dlatego NATO wciąż istnieje. Gdyby mnie nie było, nie byłoby NATO teraz. Jest to więc bardzo ważne dla Polski. I wiele rzeczy jest ważnych dla Polski. A ja zaopiekuję się Polakami. Zawsze to robiłem. Wygłosiłem to przemówienie w Warszawie i ludzie nadal o nim mówią. Bardzo mi się podobało. I to było, no wiecie, miało duży wpływ. Nie chcę się tym przechwalać, ale mówili, że to było najwspanialsze przemówienie kiedykolwiek wygłoszone przez amerykańskiego prezydenta w Europie. Gdziekolwiek w Europie. To dla mnie zaszczyt, bo wygłoszono trochę dobrych przemówień. Ale była niesamowita chemia, którą miałem z Polakami, dlatego myślę, że ludziom naprawdę spodobało się to przemówienie. Moje ostatnie pytanie, panie prezydencie, pański start w wyborach w Stanach Zjednoczonych jest kampanią, na którą z nadzieją patrzą konserwatyści na całym świecie. Odnosi się pan do spraw, które bardzo wiele osób na świecie traktuje jako zwykłe szaleństwo. Najlepszym tego przykładem jest kwestia polityki tożsamościowej, ideologii woke czy ideologii gender. Na przykład kwestie dotyczące uzgodnienia płci czy tak zwanej płci kulturowej. Jakie jest pana przesłanie dla ludzi na całym świecie w tej sprawie? Dla ludzi, którzy na przykład uważają, że mężczyźni czujący się kobietami nie powinni mieć możliwości rywalizacji w kobiecym sporcie? To jest właśnie przykład. Albo ideologia gender. Jaka jest ich ideologia gender, jeśli ktoś chce? A co powiesz na to, kiedy twoje dziecko cię opuści, młody chłopak wyjdzie z twojego domu i wróci do domu jako dziewczyna, a ty nie będziesz miał nic do powiedzenia? Rodzice nie mają nic do powiedzenia. To właśnie ci maniacy, przeciwko którym startuję w wyborach. Powiedziałbym jedno, bardzo prosto. Głosuj na Trumpa. Jeśli zagłosujesz na Trumpa, to wszystko zniknie. Wrócimy do normalności. Wrócimy do tego, co powinno być. Wrócimy do tego, czego chciał Bóg, ale też wrócimy do tego, czego wszyscy chcą. Wrócimy do zdrowego rozsądku, bo teraz zdrowego rozsądku nie mamy. Ci ludzie są szaleni. Są okropni. To okropna kandydatka. Nie powinna kandydować, bo szczerze mówiąc, Biden wygrał i to w prawyborach. Ona nie dostała głosów. On dostał 14 milionów głosów. Zabrali to, jakby to był zamach stanu. Zabrali mu to tak, jak dziecku zabiera się cukierek. Zdobył nominację, a oni ją odebrali. I wsadzili tam tę marksistkę. I teraz zaczynają to naprawdę mocno odczuwać, bo jeśli spojrzycie na sondaże z ostatnich 3 tygodni, to bardzo szybko pnę się w górę i wychodzę na prowadzenie. Prowadzę w każdym z decydujących stanów. Wszędzie prowadzę. Oszukują jak cholera w wyborach. Bez oszukiwania nie musiałbym nawet prowadzić kampanii. Ale oszukują w wyborach i oszukują mocno. Ludzie nie lubią o tym rozmawiać, ale tak właśnie jest. I musimy zaprzestać tym oszustwom. Panie prezydencie, bardzo dziękujemy za przyjęcie Telewizji Republika tu, w Trump Tower. Dziękujemy. Panie prezydencie. It's a great, really great honor. I'd like to say hello to the Polish people. Thank you. Thank you very much. Yeah. Mamy, proszę państwa, witamy. Raz jeszcze czekamy na rozpoczęcie spotkania z Donaldem Trumpem, ale już tutaj pierwsze elementy mamy. Zobaczmy, co tam się dzieje, proszę państwa, na tej hali w Pensylwanii, w Oak, Pensylwanii, gdzie ma dojść do spotkania w formie town hall. Reżyserka pracuje, no to ja słów kilka dodam. W miejscowości Town Hall w Pensylwanii, no kilkaset osób albo kilka tysięcy nawet czeka na spotkanie z Donaldem Trumpem. To ma być spotkanie w formie Town Hall, czyli będą pytania, moderator zadaje pytania Donaldowi Trumpowi. To jest troszkę bardziej luźny sposób przekazania najważniejszych informacji i przekazu wyborczego. Są też przewidziane pytania z sali. Jakie te pytania będą, zobaczymy. W każdym razie informacje, które dochodzą z Pensylwanii, są takie, że tam Donald Trump osiąga przewagę w badaniach opinii publicznej. No i oczywiście zależy od firmy. Jedna z firm, Rasmussen, podaje, że ta przewaga sięga 3%, więc jest już powyżej
błędu statystycznego. Zobaczmy, posłuchajmy. Jestem gubernatorem południowej Dakoty i powiem wam to, że Pensylwania jest wspaniała. Pokazujecie nas, pokazujecie Ameryki, Ameryce, jak wielkim stanem jesteście. Słuchajcie, cieszę się i bardzo jestem dumna z tego, że to nasz stan tutaj wspiera konstytucję. Wy tu wszyscy przechodzicie i pokazujecie, jak my sprawimy, że Ameryka znów będzie wielka. I know that you all embrace being the city of brotherly love, but I'm going to get real with you right here. Kamala Harris sucks, right? She sucks. And listen, if there's one thing that I've learned since being governor, jeśli jedynie się nauczyłam, będąc gubernatorem, that it matters who's in charge, to jest to, że to ma znaczenie, kto rządzi. To ma znaczenie dla każdej rodziny, dla każdego przedsiębiorca. To ma znaczenie, żeby był dobry władca w Białym Domu. To miało znaczenie i pod Bidenem, i za Trumpa. I got to go out there and solve problems for my people. I got to be aggressive and help them grow their incomes. In fact, in South Dakota, we have the fastest growing incomes in the entire country. We have the lowest unemployment rate in the country. During COVID, we were the only state in the country that never once shut down a single business. Like Kristi Noem, gubernator południowej Dakoty, stanu, który również bardzo mocno zależy od wydobycia ropy naftowej, między innymi metodą szczelinowania hydraulicznego. Tymczasem na scenę wchodzi już Donald Trump. I będziemy mieli już tą główną część naszego programu, tą główną część, na którą czekamy. No to, proszę Państwa, słuchajmy. Ziemowicz-Szrom jest w studio. Witam. Dobry wieczór, witam Państwa. I zaczynamy tłumaczyć to, co usłyszymy ze sceny. Witamy, prezydencie Trump. Thank you, bro. Dziękuję bardzo. This is a nice crowd. Yes, they love you. Kochają cię. You know why? It's because they recognize, sir, that you're the one who fights for them. Wiecie dlaczego? Oni rozpoznają, że to Pan właśnie o nich walczy. Wiesz co? Oni też walczą za siebie. My długo walczymy. A ja wam to ułatwię. To, co się stało przez ostatnie prawie 4 lata, jak zobaczysz na granicę, jak zobaczysz na inflację, na katastrofę w Afganistanie, chyba najbardziej haniebna chwila w historii naszego kraju. I to nie chodzi o samo wyjście z Afganistanu. A to, w jaki sposób to się wydarzyło, to było naprawdę ośmieszające. Ja wiem, do tego, jak Putin to zobaczył, pomyślał sobie, że może sobie najechać Ukrainę. Wiecie co, my tu wszyscy razem walczymy. And sir, he has never yet called those Gold Star families to express his grief for the people and the soldiers that we lost. I Joe Biden nigdy nie zadzwonił, się nie spotkał z tymi 13 rodzinami tych żołnierzy zabitych. China. Yes. No, they have, you know, China took over. And one of the things, jedna rzeczy. Jakieś 20 lat mówiłem, co my robimy z tymi Chinami?
Ja miałem rozmowę z talibami i potem przez około półtorej roku nie mieliśmy ani jednego żołnierza zabitego. Tak zupełnie poza wszystkim. Zostawiliśmy tam miliardy dolarów wyposażenia i sprzętu. Zostawiliśmy bazę Bagram, która ma największy pas startowy na świecie. I zapomnijmy o Afganistanie. To była jedna godzina od tego, od miejsca, gdzie Chiny budują swoje rakiety i broń atomową. To naprawdę okropne. A my tutaj wielu amerykańskich patriotów. To chcę panu zadać kilka pytań. Pierwsze pytanie. Od człowieka o imieniu Reed. Reed, gdzie pan jest? Gdzie jest Reed? O, cześć Reed. Przystojnie. Byłeś wcześniej w nurkach marynarki wojennej? Nie. Jestem Reed. Jestem ojcem samotnym Iraku. Ale raty kredytów mieszkaniowych w czasie administracji Biden-Harrisa wzrosły. Wiele osób ma to pytanie. Po pierwsze, ogromnie wzrosły koszty budowy domów. To kosztuje w tej chwili fortunę, 33% więcej niż wcześniej. I ta administracja powoduje, że trzeba przejść przez tyle biurokracji, trzeba tyle więcej zapłacić, tyle nonsensu. Ale jak ja wygram, to my obetniemy stopy procentowe, obetniemy te wszystkie regulacje. Wiecie co? I nazywam to, że musimy wrócić do amerykańskiego marzenia. Musimy przywrócić część domową amerykańskiego marzenia. Część, gdzie człowiek może kupić dom. Pomagamy młodym ludziom, nie zapomniamy o starszych. Oczywiście dla starszych nie będzie podatków na ubezpieczeniach społecznych. Ktoś powiedział, on ma sprzeczne interesy. No nie, my to zrobimy i to naprawdę coś ważnego. Bo jak zobaczycie tą inflację, jedyne co ja robię, to ja wam przywracam to, co mogliście robić przed inflacją. Wiesz co, widzimy takie statystyki, 30-40% podwyżki cen, zależnie od tego, co oni chcą, co ma być zawarte. A więc? Więc wracając do twojego pytania. To po pierwsze rozpoczniemy wiercenie ropy naftowej na potężną skalę, ponieważ wzrost cen, który dostajesz, to jest najgorszy wzrost cen od naprawdę w historii naszego kraju. To był najgorszy prezydent, a w ogóle ona jest gorsza od Kamala, jest w ogóle gorsza od Bidena. No ale ona jest bardziej obniżniejsza od niego, a on jest wręcz inteligentniejszy od niej. Nie sądziłem, że kiedyś o tym powiem, ale kiedy zaczniemy rządzić, zaczniemy wydobycie ropy naftowej, ceny energii spadną, ceny wszystkiego spadną. I kiedy oni mówią, zostawiłem, były bardzo złe statystyki inflacji jakiś miesiąc temu, a my obniżymy te wszystkie ceny. Ponieważ szkoda już została wyrządzona. Tyle szkody zostało już wyrządzonych. Mamy najgorszą inflację w historii naszego kraju. Dam wam przykład. Jeśli chodzi o domy, na przykład statystyki przestępczości są całkowicie fałszywe. Więc oni fałszują te wszystkie numery, te statystyki przestępczości, więc to wygląda jak tylko było złe, a nie okropne. Zamiast katastrofalne.
Albo na przykład statystyki miejsc pracy. Parę miesięcy temu wyszło, że te statystyki miejsc pracy były po prostu sfałszowane po to, żeby dobrze wyglądało w czasie wyborów, ale mieliśmy sygnalistę, który to odkrył, że prawdziwy numer miejsc pracy stworzonych był o ponad 800 tysięcy niższy niż był raportowany. Więc my te wszystkie ceny obniżymy, a ty będziesz mógł sobie kupić ten dom i pomyślisz sobie, kocham tego gościa. I stopy procentowe też pójdą w dół razem z tym wszystkim. W ciągu ostatnich miesięcy obiecałem, że mamy pod naszymi stopami więcej płynnego złota niż Arabia Saudyjska i obiecałem, że w ciągu pierwszego roku rządów obniżę ceny energii więcej niż o połowę. Będę miał problemy, jeśli się tego nie zrobię. Nikt inny nie mógłby czegoś takiego obiecać. Ale my teraz importujemy energię z Wenezueli. Oni nawet nie mają ropy. Oni mają smar, który trzeba wpłynnić. A wiecie, gdzie to robią? W Houston, Texas. Bo tylko tam można to robić. Jedyne miejsce na świecie, gdzie można to robić. I dla tych środowiskowców to nie jest piękny, to nie jest ładny obraz. Pod względem ekologicznym. A my mamy znakomitą płytne złoto. I wszystkie ceny pójdą w dół. Wszystko będzie świetnie. Będziesz miał ten dom. Tylko czekaj. A w jeden rok, od 20 stycznia, wasze ceny energii pójdą w dół o połowę. Panie prezydencie, odpowiadając jeszcze na sprawę Reida, to nie jest nietypowa sytuacja. 55% Amerykanów nie stać na zakup domu. I to jest dramatyczny wynik kadencji polityki Bidena i Harris. I 65% Amerykanów nie może kupić sobie własnego domu i to jest wbrew amerykańskiemu marzeniu. Ale teraz już to nie jest możliwe. A my mamy tyle płynnego złota pod nogami, że mogliśmy mieć wszystko tańsze. I zwłaszcza dotyczy to Pensylwanii i całej Rzeczpospolitej Pensylwańskiej. Tutaj ona przeczytała kilka tych statystyk. Nikt inny nie czyta tych danych, tylko ja i teraz dobrze pani to przytoczyła. Ja tu się uczyłem kiedyś. Widziałem. Nigdy nie mówcie na Pensylwanię stan. To jest Rzeczpospolita. To może zakończyć karierę. Widziałem tylu ludzi, którzy, wspaniali ludzie, zaczęli mówić do Pensylwańczyków, ludzi z Pensylwanii i nazwali Pensylwanię stanem, a nie Rzeczpospolitą. Chodziłem tutaj do szkoły Wharton School of Business i to było naprawdę wspaniałe, świetne miejsce. Chodziłem tutaj do licencjat, który zrobiłem. Widziałem, jak jednej osobie się rozpadła kariera, który nazywał stan Pensylwania stanem, a nie Rzeczpospolitą. A teraz mamy rodzinę z odznaczeniem Złotej Gwiazdy. Mary i Charles Strange. Chodźcie tutaj do nas. Stracili swojego syna Michaela. Trochę trudno dostać, odkąd do mnie strzelano. Ale tak to ma być. I oni stracili syna Michaela. Do you want to say anything? Under Obama is right. Under Obama, please. Zginął w trakcie prezydentury Obamy. I would ask, Mr. President, my son was killed August 6, 2011. Panie prezydencie, mój syn był zabity 6 sierpnia 2011
To była największa strata na mojego życia. W czasie służby w Iraku było też. To byli żołnierze z marynarki wojennej, z pechoty morskiej. Więc to jest, co zrobimy. W pierwszym tygodniu, nie pierwszy dzień, ja wiele rzeczy obiecałem już na pierwszy dzień. Zamkniemy granicę, będziemy wiercić z ropą, ale w pierwszym tygodniu utworzymy komisję, stworzymy komitet, który sprawdzi tę sytuację. I wiele osób w tej chwili jest takich, którzy nie chcą wiedzieć, co się stało, a my się dowiemy, ustawimy komisję w ciągu pierwszego tygodnia, komisję Białego Domu, która tę sprawę rozpatrzy. Chcę powiedzieć Ameryce. President Trump and his wife had me and my wife bring 20 gold stars to the White House. Him and his wife stayed the whole time. W 2017 Donald Trump zaprosił mnie do domu, do Białego Domu, jak między 20 innymi rodzinami weteranów, gwiazdą. Otrzymali złotą gwiazdę. Both a celebration, a remembrance, it had all emotion, right? To było świętowanie, to było wspomnienie i bardzo ważne. Oni są oczywiście zniszczeni, zrozpaczeni, ale wspominają swojego pięknego chłopca. I mówię wam, w ciągu pierwszego tygodnia rozpoczniemy badanie tej sprawy i obiecuję wam to, dobrze? Thank you. Dziękuję bardzo. Thank you. Mr. What a nice couple. Ale wspaniała rodzina. Mary and Charles' daughter Mary Charles. Rachel is also here. Ich córka Rachel też tu była. Michael's sister, so ona jest thank you, Rachel, siostrą for coming Michaela. Tonight too, and God bless you and your family. Więc thank niech Bóg was wszystkich błogosławi. Thank you, darling. Yes. Thank you, honey. That's tough stuff. Yes. Naprawdę to ciężkie tematy. Kiedy, tak jak rozmawialiśmy o Afganistanie, o 13 rodzinach, o 13 żołnierzach, którzy zostali zabici przez głupotę ludzi, którzy rządzą, zginęli synowie i córki, to nigdy nie powinno się stać w Afganistanie. Te 13 osób nie powinno zginąć. Mówię wam, wiele osób również zostało rannych, 6 bardzo poważnie stracili ręce, nogi. A my damy im wszystko, co potrzebują. Dziękuję. Thank you, sir. Sir, our next question tonight is from Angelina. Następne pytanie jest od Angeliny. Angelina, czy chcesz tu podejść? Good evening, Mr. President. Dobry wieczór, panie prezydencie. My name's Angelina, and I was raised in a Philadelphia Democrat household, a union household. Jestem Angeliną i dorastałam w domu twardych demokratów. Członków związków zawodowych. Mam pytanie, które dotyczą wszystkich Amerykanów. Czarni Amerykanie. Legalna imigracja krzywdzi Afroamerykanów. Inflacja również krzywdzi Afroamerykanów. Like my fellow Americans, my grocery bill has not gone tak samo down. Jak u pozostałych so moich współobywateli, moje ceny za zakupy poszły w górę. Jak chce pan pomóc amerykańskim rodzinom cierpiącym z powodu inflacji? Chciałem powiedzieć, no ludzie nie bardzo myślą o cenach zakupów, bo to nie jest takie ważące słowo, ale coraz więcej osób mówi mi o wzroście cen zakupów codziennych. I my zrobimy wiele osób. Wiecie, nasi rolnicy nie traktujemy ich tak, jak powinniśmy. Wiecie, kiedyś to za mojej administracji mieliśmy świetną umowę z Chińczykami. Mieliśmy umowę. Chiny zgodziły się na zakup towarów rolniczych za 50 miliardów dolarów.
I my to wyprostujemy, my te wszystkie ceny damy w dół, obniżymy. I drugi przywrócimy miejsca pracy, które z reguły normalnie padają ludności afroamerykańskiej, ludności latynoskiej. Black families and Hispanic families more than any others. I think it's going to spread to a lot of other places. Ten kryzys naprawdę dotkliwie skrzywdził rodziny afroamerykańskie, rodziny latynoskie. Więc jak na rynku pojawiają się konkurenci do miejsc pracy, to pracodawcy siłą rzeczy obniżają stawki. I jeszcze do tego jest przestępczość. Pamiętacie Hannibala Lectera, postać z filmu? No gdziekolwiek ludzie się pojawiają, to są właśnie tacy. To jest taka sposób takiego pomniejszania znaczenia tego, co ja mówię. On wspomina Hannibala Lectera, po co to robi. A ja to mówię po to, żeby nie używać zbyt wielu słów i opisu, tylko pojęcie Hannibal Lecter. Bo my wpuszczamy do naszego kraju naprawdę złoczyńców. Wpuszczamy na bardzo wielkich ludzi. Wpuściliśmy do naszego kraju rekordową liczbę terrorystów. Dwa dni temu byłem wsparty, zostałem poparcie na stanowisko prezydenta przez żołnierzy Straży Granicznej. I oni znają się bardzo, na ludziach. Bardzo trafnie oceniać, jak ci ludzie wchodzą. Patrzą, mogą powiedzieć, że to jest bardzo dobra. I ci straniczne granicy mówią, że ci ludzie, co wchodzą, są naprawdę paskudni ludzie. Są złoczyńcy. A ja powiedziałem dwie rzeczy, które zrobię. Po pierwsze, zamkniemy granicę. My chcemy, żeby ludzie do nas wchodzili, przychodzili. Chcemy, żeby emigrowali do Stanów Zjednoczonych. Ale są ludzie, którzy czekają na przyjście do Stanów Zjednoczonych zgodnie z systemem. Zajmuje to rok, 5 lat, 10. A tutaj ludzie po prostu przechodzą przez granicę. I na to nie możemy pozwolić, bo to straszne. I pytają się mnie czasem, co mam zrobić, żeby szybciej dostać się do Stanów Zjednoczonych i czekać w tej kolejce. No jak to? Mówię im wtedy, przejdź przez rzekę i będziesz, nie? I teraz nagle mnie pytają, co to wszystko było, co to znaczy 1776 rok. Ta cała robota papierowa, a to nagle można po prostu przejść przez południową granicę. Pamiętacie Springfield, Ohio, miasto, gdzie mieszkało 15 tysięcy ludzi i przyjechało 30 tysięcy z Haiti. A my na to nie pozwolimy. Zadbamy o was, wasze ceny spadną. Bo są problemy, ja o tym słyszę, problemy Afroamerykanów. Tak samo problemy ludności latynoskiej. Ceny wzrosły. I ceny, a nasze notowania w społecznościach afroamerykańskich i latynoskich też skoczyły do góry i mi się to bardzo podoba. Także musicie zachęcić wszystkich, żeby pójść zagłosować 5 listopada albo wcześniej, bo taki mamy system w tej chwili, że można zagłosować przed datą wyborów. I my to, kiedy będziemy rządzić, to uregulujemy nasz system głosowania. Dziękujemy ci bardzo. Wyprostujemy to. Panie prezydencie, w ciągu ostatniego roku ponad 800 tysięcy Amerykanów straciło miejsca pracy. Oni odrzucają te miejsca pracy, które Amerykanie mogliby mieć i rzucają nielegalnym imigrantom. I co Kamala Harris była carycą granicy. Musimy to nazwać inwazją. Patrzcie na to, ile kryminalistów, złoczyńców przychodzi. Wiecie, gdyby to była inwazja ludzi, którzy kochają ten kraj, którzy powinni tu być,
Kamala mówi, ci ludzie, co wchodzą, oni nie popełniają zbrodni. Czy widzieliście, co te gangi z Wenezueli robią w Aurorze, Colorado? Przyjmują apartamentowce, wyciągają, wymuszają haracz. Tak samo jak ja, zajmują się nieruchomościami. Tyle, że ja przejmowałem finansami. Oni to przyjmują z poziomem wyrafinowania. Wiecie, ja bronię oczywiście prawa do posiadania broni palnej, broni drugiej poprawki konstytucji. A jak myślicie, że to jest łatwe, to nie jest łatwe. My nie mamy wyboru. Musimy. Posłuchajcie, ci radykalne lewicowe, ci te przegrywy. Oni chcą, żeby ci ludzie przyjeżdżali do naszego kraju. Oni chcą wam odebrać broń palną, ale chcą, żeby ci kryminaliści tu wchodzili. Wiecie, jak ktoś wie, że ty masz broń palną w domu, to oni pomyślą sobie, a pojedziemy do kogoś innego. Ci gangsterzy. Czy widzieliście, jakie te ci ludzie mają bronie? AK-47? Wiecie, ja trochę wiedziałem o AK-47 sprzed paru tygodni. Ale wiecie co, naprawdę jest tam wielu paskudnych ludzi. I ta granica nie może być drogą jednokierunkową. Wiecie co, jak będziecie chcieli odebrać bronie palne od ludzi, to ci źli kryminaliści, oni ich nie oddadzą. Ci źli nie oddadzą swojej broni palnej. Tylko to wiem na pewno. Pan J.D. Vance robi ci wspaniałą robotę. J.D. Vance robi świetną robotę. Oni próbują umniejszyć te zniszczenia, które się odbywają w wielu społeczeństwach. Również zaginęło bardzo wiele dzieci, odkąd ona została celnicą granicy, które są porywane, które są handlowane, mordowane. One przechodzą przez tą granicę i nie mają pojęcia, gdzie one są. Co się dzieje z ich życiami? Ja sądzę, że wiecie, te wszystkie liczby są okropne. Jest tyle złych statystyk z tej administracji, to jest hańba. Na wam przykład, nie byłoby wojny z Rosją, z Ukrainą. Myślę, że dogadywałem się z Putinem, dawałem sobie z nim radę. Ukraina, to było oczko w jego głowie, ta Ukraina. Ale on na pewno by nie wjechał. On popatrzył na Bidena jednak i pomyślał, ten człowiek jest niewiarygodnie słaby. Ja też się dogaduję świetnie z Zelenskim. Świetnie dogadywałem z nim, świetnie. I teraz tam jest, to jest pułapka śmierci. Są tam miasta, które są prawie całkowicie zniszczone. Te wszystkie złote kopuły, te budynki, które są tysiącletnie. I wielu więcej ludzi zostało zabitych niż w statystykach. Oni mają apartamentowce. Takie ogromne. Są duże i są zniszczone tymi rakietami. I mówią, że dwie osoby zostały lekko zranione. Więc ja wam mówię, liczba osób, które umierają, jest zdecydowanie większa niż ktokolwiek raportuje. A Biden nic z tym nie zrobił. On nawet nie rozmawiał z Putinem od ponad roku. I to jest wojna, która musi się zakończyć. My już zakończymy. Ja spróbuję, ja to myślę, że mogę zrobić. Jako prezydent-elect spróbuję się to w ogóle, spróbuję to załatwić. Aby powstrzymać śmierci tych wszystkich ludzi. Fałszywe media robiły ze mną wywiad, pytały się mnie. One tam są właśnie. Ich kamery właśnie się wyłączyły. Nie. Ich kamera właśnie się wyłączyła. Zawsze to się wydarzy. To się zawsze dzieje, jak na niej wskażę. Ale byłem Caitlin Collins. Miła osoba, ale Caitlin Collins robiła ze mną wywiad, pyta się, no po czyjej jesteś stronie? Ja mówię, to nie jest kwestia pytań. To jest kwestia stron. Ja chcę, żeby ludzie przestali umierać. Ja chcę, żeby ludzie przestali tam po prostu umierać. I to jest bardzo interesująca rzecz. Bo w CNN na przykład jest mniejszy pokój, tam są ludzie z CNN.
I te pierwsze 5 minut były całkowicie po mojej stronie. Bo my jesteśmy partią zdrowego rozsądku. Ja tam mówiłem zdrowym rozsądkiem tylko. Jesteśmy naprawdę partią zdrowego rozsądku. My chcemy murów, my chcemy dobrej edukacji, my chcemy niskich 100%. Mamy domów, my chcemy mieć miejsc pracy. My chcemy silnego, potężnego wojska. No i najlepiej silnego wojska, którego nie musimy używać. Silne wojsko i jak nie będziemy musieli go używać, to jeszcze lepiej. Więc wróćmy do pytań. Mamy Jani, tutaj pyta, żeby zadać pytanie. Długo pyta. Jani, zapraszamy. Dajcie jedną sekundkę. Tu już idzie. Dziękuję. Dziękuję, że jest już z nami, panie prezydencie, aby odpowiadać na pytania do ludzi głosujących w Pensylwanii. Oceniamy to. Ja prowadzę mały biznes, mała restauracja śniadaniowa, kawiarnia. Żeby być szczerym, panie prezydencie, naprawdę modlę się, aby pan wszedł tam do Białego Domu i zmienił te wszystkie. Odkąd ceny paliwa zaczęły iść w górę, wszystko od serwisu, od usług do dowozów, wszystko po prostu poszło w górę, wszystkie ceny. I to naprawdę krzywdzi właścicieli małych biznesów i tych, co tam pracują. Więc jaki jest pana plan, aby pomóc właścicielom małych biznesów, aby ich stać było na funkcjonowanie? Wiecie, te małe biznesy, jak się wszystkie doda razem, są wręcz większe niż duże biznesy. I tak patrząc na tego gościa, na ciebie, chciałbym tam być, pójść do tej restauracji. Wiecie, my płacimy teraz zdecydowanie więcej za benzynę. I wiecie, palniki gazowe są chyba zdecydowanie lepsze niż elektryczne, jeśli chodzi o kulinarię. Wiecie, my nie mamy kuchenek elektrycznych w tym kraju, ale mamy tyle gazu, ile trzeba, i mamy gazu do woli. Wiecie, w Kalifornii są, wyłączają energię od czasu do czasu. Oni chcą, żebyśmy wszystkie samochody mieli elektryczne, ale nawet obecnej sieci energetycznej nie mogą utrzymać. A teraz oni próbują się pozbyć wszystkich samochodów poza elektrykami. Wiecie, samochody elektryczne to są dobre samochody. Wiecie, jest nowy jeszcze rodzaj samochodów, napędzane wodorem, ale mają problem, one wybuchają. I jak wybuchną i ktoś jest tam w środku, to jest masz pecha, bo nie jesteś do rozpoznania. Więc ludzie mówią mi o samochodach wodorowych, ja mówię, nie dziękuję. To nie są dobre samochody. Więc możemy obniżyć ceny energii. Ceny energii pójdą w dół 50% w ciągu roku. A ludzie będą mieli więcej pieniędzy, będą chodzić do pana restauracji, będzie pan miał świetny biznes. I są tutaj miliony takich małych firm, małych przedsięwzięć. Linda McMahon, ona, mieliśmy ją w administracji, ona była naprawdę wspaniała. Ona się zajmowała tymi małymi biznesami. I rozdała miliardy dolarów dla małych przedsiębiorców. I to była świetna polityka, powstrzymała najście recesji w 1929. Więc tak my... Będzie lepiej. Dziękuję bardzo. Panie prezydencie, w moim stanie mówi się, jest gorąco w lato, jest zimno w zimę i dowsząd są długie odległości.
I odkąd Joe Biden był w Białym Domu i Kamala Harris, to każda z nich policji, słyszeliście o tym, że Stany nie mogą zmienić ani jednej rzeczy, którą postawił Joe Biden. Kamala nie może, nie wsuwa jej się nic na głowę, co ona by zrobiła inaczej w administracji Biden-Harris. I koszt energii po prostu kosztuje $4,500 za sam wzrost. O, czy teraz prosimy lekarza? Lekarza może? Lekarza, tak jest. Mamy tutaj świetnych ludzi, którzy przyszli godzinę przed, godzinami przed tym programem, czekali tutaj. Proszę się nie spieszyć. Mamy też świetną obsługę medyczną. Że bardzo dziękujemy. Zobaczcie, jaka tutaj jest jednak wspaniała opieka zdrowotna. To są ci, którzy pierwsi reagują. Nasi sanitariusze są naprawdę świetni. Zajmiemy się tutaj tą panią. Jeżeli chodzi o granice, to granice jak będą granicami, jeśli chodzi o tych ludzi, których sprowadzamy. Musimy wiedzieć, skąd oni przychodzą, co robili. Co oni tam robią? Co oni wyprawiają? Więc zaopiekujcie się tą wspaniałą osobą, która gwarantuje, jest wspaniałym patriotą. Albo patriotką. Dziękuję bardzo. Some problems. Są tam jakieś problemy? To nie wygląda dobrze. Nie bójcie się, my możemy przedłużyć jakiś czas, po prostu być pewni, że to chyba jest troszkę trudna rzecz. Na tych wiecach Donalda Trumpa tam jest zwykle dużo osób, często jest gorąco, tu pewnie jest dosyć duszno, widzimy. Osoby, które starają się jakoś powietrze zmienić, machając tymi plakatami, transparentami, ale pojawili się panowie z ochrony. Możemy się spodziewać, że ta osoba zostanie jakoś wyniesiona i udzielona jej pomoc medyczna.
a w tle piosenka Niech Bóg błogosławi Amerykę, mój dom rodzinny. You know, while we're waiting, so jak my czekamy, mamy wspaniały wieczór i nie wiem, czy oni mogą tą piosenkę bardzo szybko włączyć. Pamiętacie, jak śpiewaliśmy, jak w Butler, Pensylwania zabrzmiało Ave Maria. Było tam 110 tysięcy ludzi. Wspominaliśmy Corey, który z wielkiego patriotyk został zastrzelony. I śpiewaliśmy mu Ave Maria. Jeżeli można to odtworzyć, to poprosimy tutaj w tle, na zapleczu. Ciężko pracują ludzie. Może uda się to znaleźć i szybciutko otworzyć. Mamy trochę czasu. Reanimacja była, widzimy, że koszula została zdjęta, tam mógł, można było to skutecznie przeprowadzić. No pewnie wrażenia, emocje spowodowały to zasłabnięcie, no ale wzorem Donalda Trumpa podniósł rękę do góry, pokazując, że jest im wszystko okej, a my... Słuchaj, zobaczcie, jakie piękne. On będzie, nim będzie dobrze, gra muzyka, my jesteśmy razem. Naprawdę jest dobrze, nie? Dziękuję, panie prezydencie. Zagramy. Będziemy się o niego modlić. Sir, as we talk about how things have gotten harder under this administration and how Kamala Harris's policies have been so dangerous for the country, rozmawiamy o tym, jak ta administracja, jak polityka tej administracji naprawdę zaszkodziła temu kraju. Heather, czy byś proszę wstała tutaj? Jest taka podekscytowana tutaj rozmawiać z panem. Dzień dobry, prezydencie Trump. Mam na imię Heather. I mieszkam. Byłam demokratką przez większość życia, ale już nie. Ujrzałem światła. Już więcej się nie identyfikuję z partią demokratyczną. Oni wpuszczają i oni preferują kryminalistów i naszych wrogów przed zwykłymi obywatelami. Granica jest niebezpieczna, że nie możemy zabezpieczyć granicy, to nie możemy zabezpieczyć całego kraju. I kiedy rozpocznie się deportacja kryminalistów? A więc, jeżeli byście oglądali nasze ostatnie wiece, byście wiedzieli, że jest prawo z roku 1798, które pozwoli nam zrobić to, co musimy zrobić, aby zabezpieczyć nasz kraj. I widzicie sondaże. Sondaże mówią, że sprawa numer jeden jest gospodarka, numer dwa inflacja, a dopiero potem jest granica. A ja sądzę, ja się zgadzam z wami. I znowu wezwania o to, by pojawił się sanitariusz. Do you want me to go tell them sometime?
No tam musi być dość duszno na tej sali i gorąco. Ci ludzie czekali rzeczywiście godzinami na spotkanie z Donaldem Trumpem. Teraz doszły do tego emocje. Widzimy te wentylowanie, wachlowanie. To jest oczywiście znak, że tam klimatyzacja może nie działa tak, jak powinno. Co jest ewenementem, bo w Stanach Zjednoczonych w tych dużych salach, gdzie tego typu spotkania się odbywają, klimatyzacja działa idealnie, jest nastawiona nawet z pewnym nadmiarem. Zobaczymy, jak będzie tym razem. Pamiętajmy, to dzieje się w Pensylwanii, w stanie, który jest absolutnie kluczowy dla Donalda Trumpa. I tutaj każde jego zachowanie jest... będzie analizowane jeszcze przez najbliższe godziny. On tu mówi, nie spieszę się lekarzem. Donald Trump jest człowiekiem, który rzeczywiście interesuje się tymi ludźmi, patrzy się, co się z nimi dzieje. Nie widać po nim jakiejś irytacji, że przerwali mu scenariusz, że... A wręcz pocisza, mówi, że będzie dobrze. A dzięki temu możemy zobaczyć rozmiar tej sali, no to przynajmniej 3 do 4 tysięcy ludzi tam pewnie jest w tej chwili, a ona nie jest taka znowu duża. Chciałbym, żebyśmy mogli otworzyć te drzwi. No, ale najprawdopodobniej z powodów bezpieczeństwa są te drzwi zamknięte, bo sami widzieliśmy tutaj w pobliżu Donalda Trumpa jest przynajmniej kilkunastu strażników, kilkunastu ochroniarzy, a drugi, trzeci i pewnie jeszcze czwarty krąg ochrony są na zewnątrz. Od czasów zamachów na Donalda Trumpa i tego trzeciego, o którym słyszeliśmy, że był planowany w sobotę, pojawił się człowiek z bronią. No, na szczęście został złapany. Być może to jakiś chory psychicznie osobnik, który tego nie zaplanował, ale tak czy inaczej do prób zamachów na życie kandydata na 47. prezydenta Stanów Zjednoczonych ze strony Republikanów. Because anybody comes through those doors, you know what's gonna happen to them. Wiecie, to z powodu bezpieczeństwa nie otwieramy tych drzwi, bo wiecie, jak ktoś by przeszedł, to wiecie, co się dzieje, co by się stało. It looks like, sir, she's on her feet and walking out. Let's encourage her. Thank you. Wygląda na to, że pani już jest na własnych nogach i jest odprowadzana tutaj z sali. Także dziękuję bardzo. Wiem, że to jest naprawdę ciepło. Wszyscy się pocą. Wiele osób tutaj przyszło, które kochają Amerykę. Więc mówię, że jesteście tam na tej sali, to może usiądźcie, żeby wszyscy lepiej zobaczyli prezydenta. Możemy to troszkę dłużej. Postać, bo stracimy troszkę wagi. To trochę trudne, bo są tu ludzie, co tu czekają 2 dni. Nie wiem, czy to jest budynek, ale jest naprawdę kiepskie chłodzenie. Nie stać ich, proszę pana, na tą klimatyzację z powodu kiepskich warunków gospodarczych. Wiecie, tak, bo chłodzenie jest takie drogie, ale obydwoje są, nic im nie jest. Czy komukolwiek jeszcze by się chciało zemdleć? Podnieście ręce. Wiecie, jeśli można, zróbmy z tego trochę musical. Wow, to dobrze. To wspaniale.
Bo jest... No na zewnątrz jest chłodno i przyjemnie. Jeżeli słyszy mnie moja ekipa, słuchajcie. Puśćcie, pokażcie mój najbardziej ulubiony wykres. Posłuchajmy Pavarottiego, jak Ave Maria. Ave Maria with no voice. There it is. That's my favorite piece of paper anywhere tam jest. In the world. Mój ulubiony, moja ulubiona kartka papieru kiedykolwiek. I widzicie te liczby dla tych, co rozmawialiśmy o granicy. Zobaczcie na te liczby. Najniższe to tam jest statystyki. Na liczby przekroczeń granicy. To był tydzień, kiedy opuściliśmy władzę. Gdybym ja tam nie spojrzał w prawo do tego wykresu, ja bym z wami teraz nie był. Trochę ostry świat. Więc włączcie, jak Pavarotti śpiewa. Głośniej, troszkę głośniej. Niech się coś trochę podzieje, trochę akcji potrzebujemy. Głośniej. To dla twojego chłopaka, to dla twojego, to dla waszego syna. Wstańcie. Donald Trump relacjonujemy w tej chwili wiec z miejscowości Oaks w Pensylwanii. Słyszeliśmy Ave Maria po dwóch dość nieoczekiwanych wypadkach. Dwie osoby zemdlały. No, na szczęście nic poważniejszego się nie stało. W tej chwili są na zewnątrz tej sali. W sali panuje taki swoisty mikroklimat. Na zewnątrz na pewno jest znacznie chłodniej. Ave Maria, proszę państwa, zdrowaś Mario. Piękny utwór w wykonaniu pana Pavarottiego, ale ważna rzecz tutaj również wyborcza, ponieważ Donald Trump dużo zyskuje wśród amerykańskich katolików. Tutaj rozkłada się mniej więcej w ten sposób, że zdecydowana większość amerykańskich katolików popiera właśnie kandydaturę republikanów. Wśród katolików są oczywiście pochodzący emigranci z Europy Wschodniej, z Polski, z Niemiec, z Włoch przede wszystkim, z Hiszpanii, ale są też Latyności, którzy też, jak wiemy, przenoszą swoje sympatie polityczne na stronę Donalda Trumpa. No zobaczymy, czy uda się nam odzyskać połączenie z miejscowością Oaks w stanie Pensylwania. Cały czas próbujemy to zyskać. Ciekawe, dlaczego się to przerwało. Przecież wyglądało na to, że nie ma żadnego z tym
problemu. My szukamy na różnych kanałach, a my zobaczymy, zastanówmy się, jak te wybory przebiegają i jak bardzo ścisłe są wymogi ochrony Donalda Trumpa. Tutaj w studiu, jak Państwo doskonale wiecie, tutaj współtłumaczem jest Ziemowicz, Szrom. Ziemowicie, mieliśmy okazję zobaczyć przy tych nieoczekiwanych wydarzeniach, jak ci ochroniarze nagle jakby spod ziemi wyrastają w odpowiednim miejscu i możemy się spodziewać, że takich kręgów ochrony jest tam kilka. No, prezydent poprosił o to, żeby przewietrzyć salę i otworzyć drzwi. Okazało się, że jest to niemożliwe, że ochrona mu nie pozwala. To jest bardzo znaczące zdanie. No tak, na pewno ochrona wokół Donalda Trumpa musiała się zdecydowanie zaostrzyć. No, było już, można powiedzieć, 3 próby zamachu. Było to jedne bardzo słynne, jak strzelono Trumpowi w ucho. O, i tu chyba powraca. Udało nam się wrócić do sygnału. Chyba się kończy tutaj już. Let's not do any more questions. Let's just listen to music. Let's make it into a może a słuchajcie, music. Damy spokój z tymi pytaniami. Po prostu posłuchamy muzyki. Kto w ogóle chce słuchać jakichś pytań? Graliśmy to, otworzyliśmy to w Butler, Pennsylvania. Mieliśmy dzwony z Notre Dame, mieliśmy świetnego śpiewaka opery. Wokalistę. I actually asked Christopher, I said, your voice is incredible. How does it compare to Pavarotti? No, sir. Zapytałem się Krzysztofa, który nam śpiewał, jak twój głos porównuje się do Pavarotti. On powiedział, nie, absolutnie. Myślę, ja uważam, że on jest fenomenalny, ale jednak on sam uważa, że Pavarotti jest znacznie lepszy. All right, do we want to do that? We'll have a little, instead of your normal, like, rock out of the place. Yes. Zamiast normalnej muzyki, takiej rockowej bardziej. Wiecie, jak my wygramy Pensylwanię, my wygramy całe wybory. A my wygramy. Jeśli my wygramy Pensylwanię, wygramy całe wybory. To naprawdę będzie coś. Widzimy parę statystyk z Virginii. Jeśli my wygramy tą Rzeczpospolitą, tą Pensylwanię, jesteśmy, mamy wygraną i potem bardzo szybko naprawimy nasz kraj. Więc przygotujcie tą piosenkę. Taka piękna piosenka. Nie musi tak szybko odchodzić. Puścimy parę piosenek. And if you want, we're going to do that, but I think it would be beautiful. Don't you think? A little different. Ja sądzę, to by było piękne tak zrobić, to nie? Nice to have imagination. Isn't it a nice thing to have imagination? It's like... To nie jest coś dobrego mieć fantazję, mieć wyobraźnię? Wiecie, teleprompter Kamali wyłączył się parę dni temu. I did. She loses teleprompters. Ona traci teleprompter. I always lose. You know, if you're a politician, i ona nie umie nic powiedzieć. Wiecie, jak jesteś politykiem, to trzeba liczyć, że 5% czasu teleprompter się zawiesi. I trzeba mieć dobrą pamięć. Jeśli nie masz dobrej pamięci, to nie możesz być dobrym politykiem. Czasami teleprompter można mogło być zwiane. Raz w Ohio były ogromne wiatry i odwiały telepromptery. Ja pamiętam, ja byłam na tym wiecu. I understand the senator, so I think he's doing very well. But we'll listen to a couple of songs if you want, then that's okay with me. Posłuchamy. I like it. So we'll do that. Do those songs that we had mentioned, Justin. And if Justin doesn't get it right, he gets fired. Jeśli Justin nie, to nie będą dobre piosenki, to zwalniamy Justina. But it's harder when you're stupid. Yeah. Wiecie, bycie politykiem jest trudne, ale trudniej, jak jest się głupim.
I to dobrze tłumaczy Kamala Harris, co nie? Czy moje życie było trudne? Ale wyobrażacie sobie, jak to jest być, obudzić się jako Kamala Harris? Jak trudne musi być życie? Ona się nie nadaje na tą robotę. Wszyscy to wiedzą. My kandydujemy przeciwko bardzo skorumpowanej, bardzo potężnemu reżimowi. Wiecie, kiedy rozmawiał się o Bidenie, on dostał 14 milionów głosów, wygrał wybory wewnątrzpartyjne, ale na sam koniec jego kandydatury, jego numery były bardzo złe, więc poszedł do niego władze partii, powiedziałem mu, musisz wyjść z partii. On nie chciał wyjść, ale no to był przewrót. Oni zagrozili mu 25. poprawką do konstytucji. I oni wykonali przewrót kandydata na prezydenta i zamienili go Kamalą, a teraz Kamali okropnie idzie. Wiecie, on był mądrzejszy od niej. Ale kiedy oni mówią o zagrożeniu dla demokracji, a co powiecie o kandydacie, który... Oni wzięli kandydata, który sprawiedliwie wygrał wybory wewnątrzpartyjne, usunęli go i włożyli za niego kobietę, która nie dostała żadnego głosu. Pierwsza wypadła z kandydowania na nominata demokratów. To nie jest demokracja. So we're not going to complain about things, we're going to fix them. Więc my nie będziemy narzekać na rzeczy, naprawimy rzeczy. A wy naprawicie Pensylwanię, zjawiając się i głosując za prezydenta Donalda J. Trumpa. Sprawimy, że Ameryka znów będzie wielka, co nie? Udało się otworzyć te drzwi, jest od razu wiele lepiej. Ja już czuję ten powiew. Wiecie, nie ma to jak powietrze z zewnątrz. Chciałby pan zagrać te piosenki, czy jak? Well, you had said you wanted to close with a specific song. Okay, let's do a couple of more fast questions. So, Justin, how about a couple of really beauties? And we'll sit down, relax. Let me just give you the bottom line, though. Więc wam tylko opowiem. Jak my wygramy Pensylwanię, wygramy tą wspaniałą Rzeczpospolitą, to my wygramy całe wybory. To jest takie ważne. I mamy przewagę w sondażach. Więc prowadzimy dosyć dobrze. I my odwrócimy los tego kraju. Są najważniejsze wybory w historii tego kraju. Kiedy kiedyś Biden wchodził, robił przemówienie, mówił, zatrzymamy ruch MAGA. On mówi, zatrzymamy MAGA. MAGA. Make America great again. Sprawmy Amerykę znów wielką. Co on chce zatrzymać? I my rzeczywiście stworzymy, że Ameryka znów będzie wielka. My teraz jesteśmy narodem upadającym. I każdy kraj, 4 lata temu, każdy kraj nas szanował. Mieliśmy niezależność energetyczną, mieliśmy najlepszą gospodarkę w historii. Musimy to wszystko powrócić. Powrócić to większe, lepsze i silniejsze niż kiedykolwiek wcześniej. Wyjdźcie i głosujcie. I puśćcie tą muzykę. Dziękujemy Donald Trump. Niech Bóg was błogosławi. Wyślijmy go z powrotem do Białego Domu. Thank you, everyone. Sì, lo so che luce non ha stanza quando manca il sole. Se non ci sei tu con me sì. Le finestre mostrano tutto il mio cuore che acceso, chiudi dentro me la luce che ha incontrato per strada. Oh!
sei lontana, sogno all'orizzonte, manca le parole. E io sì lo so che sei con me, tu mia luna, tu sei qui con me. Mio sole, tu sei qui con me. A więc
To był zaszczyt dzisiaj. Możemy zrobić pytanie lub dwa jeszcze, jeśli chcecie. Chcecie jedno jeszcze? To zróbmy je. Wiecie? To wszystko poszło tak pięknie. Co powiecie na to? Zagramy YMCA i pójdziemy do domu. Ale cokolwiek zróbcie, wychodźcie i głosujcie. To jest najgłośniejszy, to jest najważniejsza lekcja w historii naszego kraju. Wiecie co? W 2016 my naprawiliśmy gospodarkę, granice, wszystko było dobrze. I potem lepiej nam poszło jeszcze w 2020. Ale w tym roku mamy taki duch teraz, bo my zobaczyliśmy, jacy oni naprawdę są źli. Oni zamienili system wyborczy w broń. A my wyjdziemy, będziemy głosować. Sprawimy, że nasz kraj będzie znowu wielki. Dzisiaj to jest naprawdę ważny wieczór. I ci dwaj, tych dwoje, co zemdlało, to naprawdę patrioci. Więc zagrajcie YMCA głośno.
nobody's leaving. What's going on? There's nobody leaving. Keep going. Keep going. Should we keep going? All right, turn that music up. Turn it up. Great song. It goes like this, the fourth, the fifth, the minor fall, the major lift, the baffled king composing, hallelujah, 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 hallelujah. Your faith was strong, but you needed proof. You saw her bathing on the roof, her beauty and the moonlight overthrew you. She tied you to a kitchen chair, she broke your throne, she cut your hair, and from your lips she drew the hallelujah, 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 hallelujah. I know this room, I've walked this floor. I used to live alone before I knew you. I've seen your flag on the marble arch. Love is not a victory march, it's a cone and it's a broken. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. The time you let me know what's real and going on below, but now you never show it to me, do you? And remember when I moved in you, the holy dark was moving too, and every breath we drew was hallelujah, hallelujah, hallelujah. Above, and all I ever learned from love was how to shoot at someone who outdrew you. And it's not a cry you can hear at night, it's not somebody who's seen the light, it's a cold and it's a broken. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. I can see you in your shoes.
Oh, I wish I was in the land of cotton. Old towns are not forgotten. Look away, look away, look away, Dixieland. Sing it, fellas. Spotkanie z Donaldem Trumpem zamieniło się pod koniec w wieczór muzyczny. Widzimy 45. prezydent Stanów Zjednoczonych i kandydat Republikanów na 47. razem z zebranymi w miejscowości Oaks w Pensylwanii. Słuchają sobie muzyki, nikt nie chce wychodzić, powiedział, że już muzyka na koniec i tam nikogo do tej pory nie zabrakło. My kończymy tę transmisję. Bardzo pięknie państwu dziękujemy. Poznaliśmy troszkę inną stronę Donalda Trumpa niż do tej pory. Widzimy chociażby gust muzyczny tego polityka i muszę przyznać, że jest bardzo ciekawy. Glory, glory, aleluja, Elvis Presley. Bardzo pięknie dziękujemy, żegnamy państwa. Ja nazywam się Aleksander Wierzejski. Dziękuję państwu bardzo. I zapraszamy na kolejną taką transmisję. Będziemy informować na antenie Telewizji Republika o kolejnych naszych emisjach i relacjach z coraz bardziej gorącego wyścigu. Przypominamy, no dosłownie zostały 3 tygodnie do wyborów 5 listopada, najważniejszy dzień w historii Stanów Zjednoczonych, a my jesteśmy bardzo wdzięczni państwu, wszystkim, którzy wspomagają naszą stację, że możemy to państwu relacjonować. Kłaniam się nisko, życzę dobrej nocy, a za 3 godziny, tak, i parę minut pojawią się tutaj przyjaciele Republiki.